Witajcie kochani. Dzisiaj zrobimy kotlety de volaille, ale będą one przyrządzone troszeczkę w inny sposób. Słuchajcie, żeby przygotować de volaille, będziemy potrzebować dwa filety z kurczaka. Później zmielę je w maszynce do mielenia mięsa. 5 pieczarek, 70 g sera żółtego startego na grubej tarce, 50 g masła, olej kokosowy do smażenia, 2 łyżki. Jak Wam zabraknie, możecie jeszcze dodać. Sól, pieprz i kurkuma. Mięso przyprawiam solą i pieprzem. Mieszam. Ok, przyprawy nam się tutaj z mięskiem już ładnie wymieszały. I tutaj potrzebować będę trochę wody, żeby moczyć ręce. Do miseczki sobie wody wlam, ponieważ te kotlety będą mi się tutaj kleić mięsko do ręki. Słuchajcie, robimy taki placuszek. Tak? Do środka wkładamy ser. Pieczarki, trochę masła, masło, jakbyście mieli, to dobrze, bo jakby było twarde, lepiej się nakłada. Słuchajcie, i teraz sklejamy tutaj naszego de volaille'a, tak, i formujemy z niego taki kotlecik. I jestem. Teraz sobie włączę. Okej, i sklejamy kotleta. Super nam to wychodzi. I ostatni kotlet. Słuchajcie, pieczarek mi zostanie. Duże te pieczarki miałam. Jeżeli chcecie, to możecie sobie z tych pieczarek, co zostało, zrobić sosik pieczarkowy i polać później sobie de volaille. Masełka też mi została. Też możecie użyć do smażenia pieczarek. W tej porcji mięska wyszło mi 2, 4, 6 kotletów, 6 de volaille. Słuchajcie, teraz rozgrzewam patelnię, dodaję olej kokosowy. Myślę, że 2 łyżki wystarczą zdecydowanie. Tłuszcz nam się nagrzał, nakładamy de volaille i smażymy tak aż do zrumienienia z obu stron. Kotlety myślę, że już nam się zrumieniły. Nie przyśmieje się pokrytką. Kotlety, słuchajcie, obracam jeszcze raz. Zwłaszcza z tej strony przerumieniły mocniej. Wyłączam gaz i wkładam kotlety na pełnię. Słuchajcie, kotlety możecie podawać z ulubionymi warzywami. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia niebawem.